pogratulować. Chciałabym od razu pogratulować dzisiejszego sukcesu, bo jest to duży punkt do przodu. Jak oceniacie Państwo całą atmosferę zawodów, jaki poziom i który parkour był najtrudniejszy? Myślę, że bardzo udane tego roku zawody, mimo wszystko, że tam podpisali jak pogodowych innych. Który parkour był najtrudniejszy, jest trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że w Wielkim był niełatwy, no i chyba ten dzisiejszy, chyba nie wiem, taki trudniejszy. Po prostu na ten sukces, na który właśnie wspólnie jakoś pracowali, bo to wiadomo, że w każdej dyscyplinie sportu, czy w ogóle życia, wszyscy chcą osiągnąć, muszą po prostu tak samo trenować się, czy ewentualnie myśleć, jak się przyjechało, jak będzie się popełniło, żeby po prostu zrealizować następny zawód. Jaki Pan ma przepis na sukces? Ja uważam, że tu przepisu nie potrzeba do reklamy, ponieważ tu zaczynałem po nim, które po prostu kiedy z tego nie Chodziła, powiedzmy, w rekreacji, a Wielkopolska Kolicy w końcu zrobiła taką parę. Ja wiem, do sukcesu mi się wydaje, że tylko ta praca, no, zaczynała się wiosną, w takiej zasadzie, jak się budzi przyroda. To jest taka kochana sprawa, bo jesteśmy cały czas na bieżąco, cały czas to widzimy, obserwujemy, jak zwierzątka, jak listki puszczają, a taki kolor, raz taki. To jest to fajna sprawa. No, w zasadzie może tak niecodziennie, ale akurat tak powiedzmy z uwagi na to, że startujemy się w ogólnopolskich zawodach, no to jest tej pracy sporo. I uważam, że no tylko taką pracą, no jakimiś później, może to dar, to jest od Boga, że tak się potrafi jakoś sobie to wszystko pomyśleć, zrobić, żeby to przestać. Proszę, doszliśmy, że pracuje Pan w branży nowelarskiej. Dokładnie, także czy po tym sezonie musiał Pan dorobić ekstra półkę na puchary? No to jest problem, bo jest tych pucharów naprawdę dużo i powiedzmy nie mam akurat takiej możliwości jak niektórzy koledzy, że mają stanie, bo ja korzystam właśnie stanie, a powiedzmy mam tylko dom, no to tego jest bardzo dużo i wnuka i u mnie tak się nas składało. Wiele osób też zaciekawiło Państwa, może coś Pan więcej powiedzieć? To są bardzo ładne koniki, to są w holenderskiej rasy. Są to takie miłe koniki, jeżeli chodzi o ruch i tak dalej, tylko po prostu z tą psychiką. I dlatego mieliśmy jeszcze przedtem inną parę, w związku z tym, że chcemy wystartować i coś tam jakieś miejsce zaliczyć i mieć satysfakcję takich przyjazdów, bo gdzieś w ogólnopolskich zawodach startujemy. No to po prostu niestety musiałem zmienić na takie konie, gdzie czworobok jest najważniejszy, żeby czworobok tymi konikami pojechać, jest trudno. Oni się nie ustawiają, nie wykręcają, prawda, i to jest problem. A tak, no to są bardzo silne koniki, zresztą widać tutaj Pan Robert fajnie to wszystko ujmuje, pokazuje, tak, że można poglądać i ze sobą uczą też coś. Patrząc na to, że w tamtym roku również Pan wygrał, tak samo jak i w tym roku. I patrząc na to, ma Pan wspaniałą łzaczkę. Jak ocenia Pan pracę łzaka? Ja bardzo pozytywnie i właśnie ocenię to, że u nas to gdzieś właśnie zrobili z ręki. Szkoda, że właśnie tak na koniec zawodów też nie ma takiego dla Luzaka też czegoś, bo to uważam, że no to jest duża praca i dużo zależy, prawda, i konie przygotowane, później sama jazda i ewentualnie to jest coś wspaniałego i uważam, że Luzak jest tutaj naprawdę jak gdyby współtwórcą tego sukcesu. Panie, pierwsze miejsce i drugie miejsce w lidze. Jak się Pani czuje? Super. Jak Pani też ocenia tą atmosferę zawodów? Dobrze. Poziom jest dość wyrównany w sumie w granicach pierwszej piątki. Potem jest już nieco gorzej, aczkolwiek z roku na rok jest coraz lepiej. Ludzie inwestują w sprzęt. Nie zawsze zostawiają sobie dobre konie, bo z tego żyją, mogą po prostu coś sprzedać i z tego to wynika, że co roku ktoś jeździ inną parą i dlatego są takie wyniki. Cóż, pierwsze miejsce nie było dla mnie zaskoczeniem. Po prostu trzeba ćwiczyć, jak się ćwiczy, to się coś osiąga. Drugie miejsce jest zaskoczeniem, tak. Dobre konie. Tak powiem, powożący, który dobrze zaczyna, ale widać, że coś tu zagrało. No i się udało. Jeszcze pytanie, czy jedzie Pan Mistrzostwo Polskie? To znaczy, nie, zawody, bo Mistrzostwa Polskie będą w Szczygonie. W październiku. Tak, właśnie się czekamy. Teraz byśmy byli w Siedlcu.
Nie ukończyliśmy, co prawda, bo w niedzielę musieliśmy do Belgii przyjechać, no bo szkoda było, bo jakbyśmy nie pojechali, nie była taka wielka przewaga, to by nie było tego pierwszego miejsca, ale tam po prostu żeśmy pojechali z Forobą, nam na tym bardzo zależało i te koniki pojechały bardziej i na 55 punktów pojechały, także uważam, to jest pierwszy nasz taki życiowy sukces, że zawsze mieliśmy w te konie bardzo ładnie chodzące, co by zauważyła, bardzo wynik był zawsze około 70 punktów. I tu uważam, że jeśli Forobą dobrze pojedzie, ktoś później nie straci się tyle na pozostałych. Tam są trzy. Maraton później i zręczność w samej tej konkurencji. Myślę, że to rozmawiam, że pewnie czuje pan oddech konkurencji. No niestety. Nie, no ja jestem bardzo zadowolony i naprawdę się cieszę z tego. No, dzisiaj zawsze pani Anik jeździł z nami, no tak po pierwsze tego, bardzo się prosiłem, żeby przyjechał. No i myślałem, że będzie to tam jakaś porażka wielka, no ale jednak się udało utrzymać, jeżeli chodzi o to pierwsze miejsce, mimo że tamte koniki są mniejsze, bardziej sprawniejsze jak moje, ale no, jest fajnie, bo wtedy jakaś jest taka fajna adrenalina, fajna atmosfera, jest o co powalczyć, prawda. Na koniec, jakie pan ma plany na przyszły sezon? No trudno to planować, no chcemy jeździć tak samo w lidze, jak i w ogólnopolskich zawodach, jeżeli się ułoży tak, powiedzmy, kalendarz, że to wszystko nam wyjdzie, bo w tym roku trochę było zamieszane, bo się dublowały zawody i dzisiejsze i wiemy, że nie można było tam być do startu, to chcemy jeździć. Czym będziemy jeździć, to trudno się powiedzieć, naprawdę, bo w tej chwili zmieniamy te koniki i tak dalej, ale chcemy jeździć tam są ciągle. Może zmienić trochę, ja bym był za tym, żeby zmienić tą gonitwę, może to jest dla ludzi, ale na przykład ograniczyć się do zręczności na zero i dać limit czasowy. I to jest wtedy po prostu jest tak, musi dać, że fajnie, decyzyjnie, tak? Jest trochę finezyjnie bardziej, no bo tyle to naprawdę te konie i my i wszyscy dostajemy. Dziękuję bardzo za nawet i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję ślicznie i dziękuję tu szefowi, który naprawdę zaskoczył nas bardzo fajną całości zebraniem tych informacji i tak szybko reagował i opisywał pięknie, naprawdę tabele, wszystko. No, jesteśmy naprawdę zadowoleni, ja jestem od samego początku. Ja również dziękuję za dużo przyjemności, które mi daliście. I Robert, i tak się...